Skąd pomysł, żeby zostać lekarzem? Czy zawsze chciała Pani właśnie pójść tą drogą? Jak pamiętam, to od najmniejszego dziecka chciałam być lekarzem. I myślę, że to się zaczęło w bardzo wczesnym dzieciństwie, gdy umarło u sąsiadów maleńkie dziecko. I wtedy jako dziecko postanowiłam, że dzieci nie powinny umierać i że trzeba im pomagać i że chcę leczyć dzieci. Także w moich pierwszych zamysłach było bycie pediatrą. To się potem pozmieniało. Inną specjalizację wybrałam, ale lekarzem zostałam. Czy w Pani rodzinie również byli lekarze? W dalszej rodzinie mojego ojca, ale w najbliższej rodzinie nie, także to nie było wyniesione z najbliższego domu. Co daje taką największą satysfakcję w tym zawodzie? Znaczy, ja myślę, że w moim charakterze jest, ja lubię pomagać ludziom. I w tym zawodzie można po prostu pomagać ludziom. Zdarzają się też trudniejsze momenty? No, zawsze się zdarzały i myślę, że każdemu w życiu zdarzają się momenty takie, że człowiek chce żyć i robić to dalej i momenty trudne, no, gdzie ma się wszystkiego dosyć, ale to myślę, że to jest taka normalka. Również Pani się udziela politycznie. Weszłam do polityki też z chęcią pomocy innym. No tak wydawało mi się, że będąc tam, mam szansę pomóc innym ludziom, dlatego brałam udział w wyborach do Sejmu, byłam 2 kadencje posłem, teraz jestem radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jest Pani też członkiem Stowarzyszenia Kresowego? Rodzina mojego ojca pochodzi z Kresów, dlatego tam jestem. Chodziłam w sobotę, 11 lipca, po Starym Rynku, rozdawałam ulotki, rozmawiałam z ludźmi. Ludzie bardzo chętnie brali te ulotki i bardzo cenili to, że ktoś chce pamiętać o innych pomordowanych. A również uważam, że ponieważ w tych ciężkich czasach byli Ukraińcy, którzy byli gotowi kosztem swojego życia, życia swojej rodziny, poświęcać się dla Polaków. Uważam, że należałoby to docenić i wprowadzić jakiś medal w Polsce właśnie takiego Ukraińca, który nosił pomoc. 11 lipca była 77. rocznica Krwawej Niedzieli, gdzie wymordowano duże ilości Polaków z nienawiści do narodu. Jakaś grupa Ukraińców, nacjonalistów postanowiła zniszczyć, zniwelować, skasować inny naród, dlatego że chcieli przejąć wszystko. Ja właśnie występuję przeciwko temu, że można drugich ludzi nienawidzić, a jeszcze mało tego, tak nienawidzić, że zadawać im straszne cierpienia.